Panie dyrektorze, jak firma Johnson & Johnson wykorzystuje potencjał sztucznej inteligencji do tego, by zaadresować najbardziej palące wyzwania zdrowotne i spełnić oczekiwania pacjentów i lekarzy? Sztuczna inteligencja to jest nic innego jak uśrednianie olbrzymiej ilości danych i podejmowanie decyzji na podstawie olbrzymiej ilości danych. I to, w jaki sposób Johnson & Johnson wykorzystuje teraz sztuczną inteligencję, to jest przede wszystkim przyspieszenie badań klinicznych, bo jesteśmy w stanie wykonać szybszą preselekcję cząsteczek wchodzących w badania kliniczne, czyli de facto przyspieszyć wytworzenie leków. To, gdzie stosujemy też sztuczną inteligencję, to jest wyszukiwanie pacjentów, którzy podlegają diagnostyce, tak żebyśmy mogli jak najszybciej przekazać pacjentom najbardziej innowacyjne rozwiązania. I tutaj wykorzystujemy też duże ilości danych, ale też używamy sztucznej inteligencji w środku u nas w firmie i służy to głównie do przygotowywania też odpowiedzi na pytania medyczne, ponieważ sztuczna inteligencja jest w stanie je szybciej niż człowiek napisać, a człowiek tylko sprawdza, czy ta odpowiedź jest odpowiednia lub nie. Poruszył Pan podczas prezentacji bardzo ciekawy wątek różnic w możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji w opracowywaniu terapii w różnych dziedzinach medycyny. Porównał Pan onkologię i neurologię. Proszę coś o tym powiedzieć. Tam jest dosyć istotna różnica. Z czego ona wynika i co można z tym zrobić? Ta różnica wynikała z tego, że, jeśli przypomnę tylko, my używaliśmy sztucznej inteligencji do przyspieszenia procesu selekcji przyszłych leków w onkologii i selekcji przyszłych leków w neurologii. I o ile w onkologii udawało nam się znacznie to przyspieszyć, to w neurologii mieliśmy dosyć duże wyzwania. To wyzwanie prawdopodobnie jest związane z tym, że my nie mieliśmy odpowiedniej czystości danych dotyczących neurologii w porównaniu do onkologii, więc to może wynikać z samej firmy Johnson & Johnson, która mogła użyć do tego danych, które pochodziły z innego typu leków. Niemniej to dla mnie wskazówka jest taka, że w neurologii mamy jeszcze dużo do zrobienia i dużo też do poznania, w jaki sposób działają leki i w jaki sposób możemy je stosować. Sama sztuczna inteligencja jako algorytm nie jest zbyt wiele warta, jeżeli nie ma pożywki, jeżeli nie można ją nakarmić dużą ilością danych. Jakie to są dane? Nasze dane pochodzą z naszych badań klinicznych, ponieważ jeśli my przygotowujemy lek do wejścia na rynek, musimy przeprowadzić dużą ilość badań klinicznych i z tego te dane są używane też do karmienia sztucznych inteligencji. Oprócz tego my używamy danych pochodzące też z leków, z raportów leków dotyczących charakterystyk produktów leczniczych i to jest bardziej uczenie sztucznej inteligencji odpowiadania na pytania medyczne. W tej pierwszej części, gdzie mamy czyste dane pochodzące z badań klinicznych, to jest bardziej matematyczne podejście do tego, do preselekcjonowania leków, ale także przewidywania, jak one będą odpowiadać w przyszłości. Czy z zastosowaniem sztucznej inteligencji w procesach opracowywania nowych terapii wiążą się jakieś istotne zagrożenia? Jeżeli tak, to czy już mniej więcej wiadomo, jak je pokonać? No, istotnym zagrożeniem jest to, że sztuczna inteligencja w tym, jak jest skonstruowana, i mówię tutaj o algorytmie, ona bardzo mocno uśrednia dane, czyli de facto jeśli mamy na przykład dane od miliona pacjentów, będziemy widzieć to, co najczęściej się powtarza. Istnieje duże ryzyko, że jeśli mamy w tej grupie dwóch, trzech pacjentów, którzy mają bardzo rzadkie schorzenie albo dosyć nietypową odpowiedź, to zostanie to umknie z tego względu, że algorytm będzie ściągał to wszystko do średniej. I to jest dosyć duże zagrożenie i nie będę tego ukrywał. Odpowiedzią na to, i to dosyć oczywistą jest, że potrzebujemy o wiele więcej danych, bo jeśli będziemy mieli odpowiednie ilości danych, dosyć duże, wtedy też taka dzika kostka, czyli pacjenci nietypowi lub coś nietypowego, nie umknie naszej uwadze, bo będzie powtarzalne w jakikolwiek sposób.